Cześć. Witam was serdecznie. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak zadbać o wygląd żeliwnych uchwytów miedzianych naczyń. Żeliwne uchwyty miedzianych garnków wyglądają wręcz popisowo. Trzeba jednak nieco o nie podbać, by nigdy nie straciła tego swojego fantastycznego uroku w stylu retro. Jest kilka domowych metod, które chcę wam dzisiaj polecić. Przede wszystkim to wersja podstawowa. Przy każdym użyciu naczynia trzeba je umyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Nie bójcie się! To żeliwo nam nie zardzewieje. Potem suszymy je ściereczką. Żeliwne uchwyty swoich ukochanych miedzianych naczyń możesz myć również octem, o ile ten zapach Ci nie przeszkadza. Namocz w occie miękką szmatkę i delikatnie przetrzyj uchwyt. Później wysusz ten uchwyt suchą szmatką. Octu nie należy spłukiwać. Do czyszczenia żeliwnych uchwytów miedzianych naczyń możesz również używać, co specyficzne, drobnoziarnistej soli, którą masz w szufladce czy w półce. Zwykła sól. Nic więcej. Nakłada się ją na wilgotną szmatkę, przeciera uchwyt, a później wyciera uchwyt na sucho. Co jakiś czas, oczywiście raz na miesiąc czy dwa, możesz przetrzeć żeliwne uchwyty olejem jadalnym albo takim specjalnym olejem do konserwacji żeliwa. Jak to się robi? Użyj znowu miękkiej szmatki. Wetrzyj olej w żeliwo, zostaw go na kilka godzin lub nawet na noc, potem spłucz i wysusz, wysusz bardzo dobrze uchwyt. Do czyszczenia żeliwnych uchwytów nie używaj agresywnych środków czyszczących. Nie korzystaj też z drucianych szczotek czy drapaków one bardzo szybko mogą te piękne żeliwne uchwyty porysować i zniszczyć.